Witam wszystkich parafian i gości na tradycyjnym naszym obiedzie wielkanocnym. I welcome all our parishioners and friends. Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich tutaj zgromadzonych. Niech zmartwychwstały Chrystus prowadzi was przez życie, napełnia swoją mocą i siłą. Teraz będzie część artystyczna. Sztuka teatralna Jezus żyje w wykonaniu dzieci zespołu Hosanna. Zapraszamy. Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wodności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówimy między sobą, kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień już był odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę. I bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich, nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego. Powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi. Idzie przed wami do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział. One wyszły i uciekły od grobu. Ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nie oznajmiły, bo się bały. Mario, poczekaj, musimy się naradzić. Tak, i co dalej robimy? Przede wszystkim uspokójmy się. Słuchajcie, może to źle, że uciekłyśmy stamtąd. Nie, nie można tam było zostać. Przestraszyłam się bardzo. Pusty grób, zanogony kamień, odwalony. Nie, to straszne. Jak mogli go zabrać? Kto to zrobił? I tych dwóch młodzieńców w białych szatach? Kim oni są? Ale pamiętacie, co oni powiedzieli? Jezusa z Nazaretu szukacie? Tak, i dodali. Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Nie, nie mogę tego zrozumieć. Co to wszystko znaczy? A jeżeli to byli aniołowie pańscy? Czy myślisz, Mario, że aniołowie przemówiliby do nas, do kobiet? Tak, masz rację. To chyba niemożliwe. Ale w takim razie, co stało się z ciałem naszego Pana? Dość tego. Chodźmy. Powiedzmy o tym Piotrowi i innym uczniom. Chodźcie prędko, nic sami nie wymyślimy. Na dworze już świta. Muszę iść do grobu Pana. Dobrze, że Józefowi udało się załatwić Piłata zgodę na pochowanie mistrza w podziemnym grobie. Teraz mogę iść i przygotować ciało na wieczny spoczynek. Tylko kto pomoże mi odsunąć kamień, którym jest zakryty grób? Gdyby tu był Piotr i inni uczniowie, może mi uda się poprosić żołnierzy, aby odsunęli płas i wtedy będę mogła wejść do środka. Co to? Kamień odwalony? Grób jest pusty. Pozostały chusty. Ale gdzie jest ciało Jezusa? Czyżby ktoś je zabrał? Ale dokąd? I po co? To zabrał dzieło Pana. Muszę go odnaleźć.
O! Tam jest ogrodnik! Zapytam go! Panie, może ty go zabrałeś? Gdzie go położyłeś? Kogo szukasz? Panie, czy ty opiekujesz się tym miejscem? Tutaj złożone było ciało mojego mistrza. Dzisiaj rano przyszłam, aby je namaścić, ale grób jest pusty. Czy nie wiesz, kto zabrał ciało Jezusa? Mario, nie poznajesz mnie? Panie, masz głos podobny do Jezusa. Jak to możliwe? I skąd znasz moje imię? Mario, to ja. Jezus. Mistrzu, nauczycielu, ty żyjesz? Nie pamiętasz, jak mówiłem, że będę musiał cierpieć i umrzeć na krzyżu, ale po 3 dniach zmartwychwstanę? Panie, trudne były twoje słowa. Nie zawsze wszystko mogliśmy zrozumieć. Raduję się, że mogę cię znów zobaczyć. Nie zatrzymuj mnie. Idź zaraz do braci moich i powiedz im, żeby szli do Galilei. Tam się spotkamy. Idź, Mario. Piotrze, Piotrze, otwórz! Wiem, czy tam jesteś. Nie poznajesz mnie. To ja, Maria Magdalena. Kobieto, czego tak krzyczysz? Chcesz na nas jakieś nieszczęście sprowadzić? Piotrze, widziałam go, tak jak ciebie teraz. Rozmawiałam z nim. Mów po kolei, bo nic nie rozumiem. Kogo widziałaś? Z kim rozmawiałaś? Piotrze, rano, kiedy poszłam do grobu, spotkałam Jezusa. Najpierw myślałam, że to ogrodnik, ale on powiedział moje imię. Mówił wiele razy o tym, że będzie cierpiał i umrze na krzyżu, a potem zmartwychwstanie. Ale my nie rozumieliśmy jego słów. Piotrze, mistrz żyje, zmartwychwstał, tak jak zapowiedział. Kobieto, chyba rozum straciłaś. Jezus żyje? To niemożliwe! Ale to prawda! Jeśli nie wierzysz, idź i sam zobacz. Grób jest pusty. Wszyscy mówią, że Jezus zmartwychwstał. Ale dlaczego do nas nie przyszedł? Przecież zawsze byliśmy blisko Niego. Pokój wam. Jezu, to ty? Naprawdę żyjesz? Jezu! Panie, jak tu wszedłeś? Przecież drzwi są zamknięte. A jednak to prawda. Ty żyjesz. Tak, Piotrze, żyję. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. To ja jestem. Nie bójcie się. Popatrzcie. Oto moje ręce i bok przebite dla was. Nie lękajcie się. Weźcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Tomaszu, widzieliśmy Pana! Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. Pokój wam! Tomaszu, weź tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mojego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym.
wierzącym. Pan mój i Bóg mój. Uwierzyłeś, Tomaszu, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, szczęśliwi ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Teraz odchodzę do Ojca, ale nie bójcie się, nie zostawię was sierotami. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Odpuszczajcie grzechy, udzielajcie chrztu, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Panie, nie odchodź! Co my zrobimy bez ciebie? Panie, zostań z nami. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Myślałem, że Jezus jest Synem Bożym, a On umarł jak zwykły przestępca. Umarł na krzyżu, a ja myślałem, że zostanie królem. Co teraz robimy? Nie ma już naszego mistrza. Dlaczego zgodził się umrzeć? O kim rozmawiacie z takim przejęciem? Dlaczego jesteście smutni? Jak to? Nie wiesz, co się stało w Jerozolimie? Co takiego? Nie wiesz, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem? Na pewno musiałeś o nim słyszeć, bo taki dobry leczył chory, czynił cuda. Ale źli kapłani schwytali go i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że on właśnie wyzwoli Izraela. Minęły 3 dni od jego śmierci. Co prawda kobiety w Jerozolimie mówiły, że powstał z martwych, ale to przecież niemożliwe. Właśnie, po co by przedtem umierał? Nierozumni jesteście. Dlaczego nie wierzycie, że Jezus zmartwychwstał? Pytacie, dlaczego musiał umrzeć? Tak musiało się stać. Tak zapowiadali prorocy. Jezus zgodził się ponieść karę, na którą zasłużyli ludzie. Z nami, gdyż maszyn już ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Proszę, zostań z nami. Czy serce nie bałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? Jezus cały czas był z nami, nasz ukochany mistrz. Wracajmy do Jerozolimy, aby opowiedzieć to braciom. Jezus zmartwychwstał! Drogi nasze codzienne wiodą do Emaus. Co dnia tysiące braci mijamy w pośpiechu.
wśród nich i Ciebie, Jezu nierozpoznawany, który dźwigasz na barkach ciężar naszych grzechów. Drogi nasze codziennie wiodą do Emaus. Zbyt ciężko Cię rozpoznać i ciężko uwierzyć, żeś zawsze jest kaleką, starcem lub nędzarzem uporczywym, natrętnym i tragicznie biednym. Drogi nasze codziennie do Emaus wiodą. Rozprawiamy o Tobie uczenie i tkliwie. Słyszysz nas i z nadzieją krzyżem przyjścia grodząc. Prosisz o cyreneńską przysługę i milkniesz. Drogi nasze codziennie wiodą do Emaus. Wstępujemy do świątyń, by ujrzeć Cię w hostii, aby móc Cię nie poznać w bliźni, co mijają, by wykupić się z trudnej ofiary z miłości. Cisza jest niedziela, dzień zmartwychwstania. Dzwony oznajmiają od samego rana, że Jezusa nie ma, że grób jest pusty, że zostały po nim tylko białe chusty. Smutna Matka Boża, gdy po krzyżu stała, bolejącym sercu zwycięstwo wiedziała. Ona jaka pierwsza Jezusa spotkała, Matki w jej ucisku Jego ukochała. Cisza jest niedziela, dzień zmartwychwstania. Dzwony oznajmiają od samego rana, że Jezusa nie ma, że grób jest pusty, że zostały po nim tylko białe chusty. Poszły trzy Maryje bardzo wcześnie rano do grobu Jezusa, by namaścić ciało. Anioły spotkały, który im powiedział, serdecznie dziękujemy. Zespół Hosanna pod dyrekcją naszych sióstr. Siostra Violetta i siostra Beata przygotowały dzieci. Ale children's choir Hosanna prepared by our sisters. Thank you very much. Dziękujemy bardzo. I Syna, i Ducha Świętego. Panie, dziękujemy Ci za zmartwychwstanie. Dziękujemy, że zostałeś z nami, jak powiedziałeś, aż do końca świata. Prosimy Cię o błogosław nas, abyśmy byli reprezentującymi Ciebie żywego w naszych słowach, w naszych czynach, w naszych małżeństwach, rodzinach, w życiu parafialnym i tam, gdzie pracujemy, gdzie wypoczywamy. Pobłogosław te osoby, które przygotowały ten posiłek wielkanocny. Pobłogosław ten posiłek. Pozwól nam się nim cieszyć, ale jeszcze bardziej nami w tej sali świętego Jana Pawła II, a później zanieść te wspomnienia, podzielić się z nimi, że Pan żyje w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Alleluja. Alleluja. Takie święta raz to do...
co budzą życie, budzą czasu. Wszystko rozkwita w słońca blasku i wielka miłość rośnie w nas. Miłość do ludzi, do przyrody, w zielone każdy z wiosną gra. Już zima poszła spać za morze.